Kontrola nad przestrzenią kosmiczną oznacza kontrolę nad światem. Lyndon Johnson, 36. prezydent Stanów Zjednoczonych. Lot Jurija Gagarina rozpoczął nie tylko erę podboju kosmosu przez człowieka, ale również stał się bezpośrednią przyczyną wyścigu w kosmos pomiędzy dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Jurij Gagarin urodził się 9 marca 1934 roku we wsi Kłuszyno, a dokładnie w szpitalu w Gdzacku, w obwodzie smoleńskim, w rodzinie robotniczej. Ojciec Aleksiej Iwanowicz Gagarin był na początku magazynierem w kołchozie, a później stolarzem. Matka Anna Timofiejewna Matiejewa była pracownicą gospodarstwa mlecznego, a później kierownikiem farmy świń. Po śmierci syna napisała o nim dwie książki – Pamięć syna i Pamięć serca. Była również organizatorką Muzeum Pamięci Jurija Gagarina. O ojcu niewiele wiadomo, poza tym, że był uczestnikiem i inwalidą Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jurij miał troje rodzeństwa – starszego brata Walentina, starszą siostrę Zoję oraz młodszego brata Borysa. Całe dzieciństwo spędził we wsi Kłuszyn. Edukację szkolną w pierwszym roku nauki przerwali Niemcy 12 października 1941 roku, paląc tamtejszą szkołę. Całą rodzinę wysiedlono, przejmując ich dom. To był dla Jurija szczególnie trudny czas, dlatego z dużą niechęcią wspominał czasy wojenne. Przez kolejne 2 lata, do wyzwolenia wsi, cała rodzina mieszkała w prowizorycznej ziemiance zbudowanej przez ojca i pracowali w gospodarstwie rolnym na rzecz okupanta. Ziemianka, w której mieszkali, przetrwała do dzisiaj. Po wydarzeniu, w którym jeden z Niemców próbował powiesić jego młodszego brata, na jabłoni, na szaliku, stał się sabotażystą. Wsypywał ziemię i różne chemikalia doładowanych dla czołgów akumulatorów, powodując całkiem niemałe zamieszanie. Wycofujący się wiosną Niemcy porwali starszego brata Walentyna i siostrę Zoję, wywożąc ich na przymusowe roboty do okupowanej Polski. Wrócili do domu chorzy i wycieńczeni po zakończeniu wojny. W maju 1945 roku rodzina Gagarinów przeniosła się do Gdzacka, gdzie ojciec jako stolarz miał zapewnioną pracę przy odbudowie miasta. Młody Jurij dokończył w tym mieście szkołę podstawową, ale w 1949 roku przenosi się do Moskwy, gdzie jego wuj Sawieł Iwanowicz pomógł mu dostać się do szkoły rzemieślniczej. Kończy ją 2 lata później jako odlewnik. Podejmuje praktykę w Hucie Stali w Lubercach pod Moskwą. Naukę kontynuuje w Przemysłowej Szkole Technicznej w Saratowie. Lotnictwem zainteresował się, gdy podczas wojny we wsi wylądował awaryjnie postrzelony radziecki myśliwiec. Niedługo po tym pojawiła się druga maszyna. Wtedy jeden z pilotów pokazał mu kokpit i ster. Od tej chwili zaczął marzyć o zostaniu pilotem. Będąc w szkole technicznej w Saratowie, zapisał się do lokalnego klubu lotniczego, gdzie uczył się latania początkowo na dwupłatowcu, potem na Jaku-18. Wstępuje również do Komunistycznego Związku Młodzieży, zwanym Komsomołem, oraz do Stowarzyszenia Sportowego. W 1955 roku kończy szkołę z wyróżnieniem i z prawie 200 lotami na karku w Aeroklubie. W październiku tego samego roku zostaje powołany do Armii Radzieckiej i skierowany do Czkałowa, do pierwszej wojskowej szkoły pilotów imienia Klima Woroszyłowa. Tam początkowo szkoli się na dobrze znanych mu już Jakach-18, a później przesiada się na MiG-15. W szkoleniu na tych samolotach przeszkadza mu niski wzrost, ale pokonuje wszelkie problemy, siadając na poduszce. Dosyć szybko awansuje i zostaje pomocnikiem dowódcy plutonu. Jako służbista i człowiek wysokich wymagań jest dość nielubiany. Na tym punkcie doszło nawet do pewnego niemiłego incydentu. Został pobity przez swoich podwładnych i trafił na miesiąc do szpitala. Po ukończeniu z wyróżnieniem szkoły pilotów w październiku 1957 roku przydzielono go do 122 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Sił Powietrznych. Latając na MiG-15 dochrapał się stopnia starszego lejtnanta,
oraz pilota wojskowego trzeciej klasy. Na początku 1959 roku została podjęta uchwała Komitetu Centralnego KPZR i Rady Ministrów ZSRR o rekrutacji kosmonautów i rozpoczęciu przygotowania ich do pierwszego lotu w kosmos na statku kosmicznym Wostok 1. Za selekcję kandydatów odpowiedzialni byli lekarze specjaliści Centralnego Wojskowego Badawczego Szpitala Lotniczego. Szkoleniem natomiast miały zająć się siły powietrzne. 9 grudnia 1959 roku swoje zgłoszenie wysłał Jurij Gagarin. Tydzień później został wezwany do Moskwy na badania lekarskie. Podobne badanie musiał przejść jeszcze raz w 1960 roku. Lekarze docenili w Gagarinie ducha rywalizacji i skłonności przywódcze. Był pracowity, dokładny, szybki w działaniu, o doskonałej pamięci. W tym samym roku decyzją głównodowodzącego sił powietrznych Wieryszynina powołano do życia specjalną jednostkę wojskową do szkolenia kosmonautów. Do owej grupy kosmonautów przyjęto również Gagarina. 11 marca wraz z rodziną opuścił swój dom i wyjechał do bazy wojskowej w Lusotari, a 25 marca rozpoczęły się regularne zajęcia szkoleniowe. Ze względu na ograniczenia statku kosmicznego Wostok, kandydaci musieli spełniać pewne wymagania. Tymi najważniejszymi był wzrost nie większy niż 170 cm oraz waga w granicach 70 kg. Poza tym wiek 25-30 lat oraz odporność fizyczna i psychiczna. Naturalnymi kandydatami byli więc piloci myśliwców odrzutowych, którzy niejako przygotowani są chociażby do dużych przeciążeń i gwałtownych spadków ciśnienia. Nie bez znaczenia była tu również szybkość reakcji tychże pilotów. Ostatni, choć nie najmniej ważny element, to pochodzenie społeczne i przynależność partyjna. Gagarin w tym samym roku został członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Po pierwszej selekcji z 20 kandydatów została grupa 6 pilotów. Obok Gagarina znaleźli się w niej m.in. German Titow, drugi w historii radzieckiej kosmonauta, czy Walerij Bykowski, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego, z 3 lotami na swoim koncie. Od stycznia do grudnia 1961 roku przygotowywano się do misji w Instytucie Badań Lotniczych w mieście Żukowski, gdzie znajdował się model statku kosmicznego Wostok 3A. Testy końcowe pozytywnie przeszła cała 6, ale na pierwszym miejscu z najwyższymi ocenami uplasował się Jurij Gagarin. Na drugim miejscu German Titow, podium zamykał Grigorij Neliubow, który 2 lata później został wydalony z grona kosmonautów za naruszanie dyscypliny wojskowej. Czytaj alkohol. Decyzja o wyborze Gagarina na pierwszego kosmonautę zapadła 23 marca 1961 roku. Jego dublerem został German Titow. Lot miał odbyć się pomiędzy 11 a 17 kwietnia 1961 roku. Ten pośpiech wynikał z faktu, że sowieckie służby wywiadowcze wskazały 20 kwietnia jako dzień lotu w kosmos pierwszego Amerykanina. Pośpiech doprowadził również do tego, że rakieta Wostok 1 nie posiadała kilku dość istotnych elementów. Zrezygnowano przede wszystkim z systemu awaryjnego ratowania przy starcie oraz miękkiego lądowania po powrocie. Usunięto również zdublowany system hamowania. W końcu przy tak niskiej orbicie, około 200 km nad powierzchnią Ziemi, statek kosmiczny sam opadłby po 10 dniach. Gagarin wystartował 12 kwietnia 1961 roku o godzinie 9:07 czasu moskiewskiego z kosmodromu Bajkonur. Podczas startu rakieta zadziałała idealnie, tylko na koniec pojawił się problem z radiowym wyłącznikiem silnika trzeciego stopnia. Niestety spowodowało to, że apogeum orbity statku było wyższe o 100 km niż zakładano. Ta niezgodność byłaby problemem tylko w wypadku, gdyby nie zadziałał system hamujący. Gagarin pozostałby wówczas na orbicie nie 10 dni, a 50. Na orbicie przeprowadził kilka podstawowych eksperymentów. Pił, jadł, pisał ołówkiem w notatniku. Widział również, że ołówek pozostawiony samemu sobie
zaczyna się unosić. Prowadził również obserwacje przez małe okienko. Wszelkie swoje wrażenia i obserwacje nagrywał na magnetofon. Ze względu na fakt, że był to pierwszy lot człowieka w kosmos, nie wiadomo było, jak działać będzie ludzka psychika. Gagarin przez cały czas lotu był przypięty do fotela, a sterowanie statkiem było automatyczne, aby w przypływie paniki niczego nie popsuć lub nie zmienić ustawienia lotu. Była co prawda możliwość sterowania ręcznego, ale trzeba było ją wpierw aktywować specjalnym kodem. Kod ten był przechowywany w kieszeni skafandra w kopercie w postaci matematycznego zadania. Podczas lądowania nie obyło się bez drobnych problemów. Kapsuła nie chciała odłączyć się od statku kosmicznego, w wyniku czego całym statkiem wstrząsały turbulencje. Gagarin, nie chcąc denerwować Korolowa i całego dowództwa, przekazał informację na Ziemię, że proces deorbitacji zachodzi prawidłowo. Po wejściu w gęstsze warstwy atmosfery statek i kapsuła rozdzieliły się samoczynnie. Lot przebiegał po krzywej balistycznej, powodując przeciążenie od 8 do 10 g, na które Gagarin był zresztą przygotowany. Gorzej było z efektami wizualnymi. Jak Gagarin wspominał, cała kapsuła była w ogniu, a po szybie iluminatora spływały strumienie roztopionego metalu. Na wysokości 7 km Gagarin zgodnie z planem katapultował się i opadał już poza kapsułą. Z powodu awarii systemu hamowania lądowanie nastąpiło w całkiem innym miejscu. Gagarina udało się namierzyć za pomocą radarów pobliskiego dywizjonu rakiet przeciwlotniczych w obwodzie saratowskim. O godzinie 10:53 czasu moskiewskiego, po wykonaniu jednego obiegu wokół Ziemi, zakończył się pierwszy lot człowieka w kosmos. Lot Gagarina był triumfem radzieckiego programu kosmicznego. Dlatego też na Ziemi czekały na niego jeszcze inne niespodzianki. Awans na majora, tytuł bohatera Związku Radzieckiego i order Lenina, czyli najwyższe odznaczenie państwowe. Miesiąc później udał się w pierwszą podróż zagraniczną. Na początek do Czechosłowacji i Bułgarii. Później do Finlandii i Anglii, gdzie spotkał się z premierem i królową Elżbietą II, która łamiąc etykietę zrobiła sobie zdjęcie z radzieckim kosmonautą. W sumie podczas swoich wojaży odwiedził aż 30 krajów, w tym także i Polskę, od 21 do 22 lipca 1961 roku. Ta popularność radzieckiego kosmonauty nie przypadła zbytnio do gustu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Kennedy'emu, który zabronił Gagarinowi wizyty w USA. Jeszcze w tym samym roku wstąpił do Akademii Sił Powietrznych, którą ukończył w 1968 roku tytułem pilota, inżyniera i kosmonauty w randze pułkownika. W 1966 roku został honorowym członkiem Międzynarodowej Akademii Astronautyki, a w czerwcu tego roku rozpoczął szkolenia w ramach programu Sojuz. Został dublerem Władimira Komarowa. Historia lotu Sojuza 1 w pewnym sensie przypomina scenariusz serii filmów Oszukać przeznaczenie. Pierwszym pilotem w zamyśle Korolowa miał być właśnie Gagarin. Niestety Korolow zmarł w styczniu 1966 roku i miejsce Gagarina zajął Komarow. To uratowało życie pierwszego człowieka w kosmosie. 24 kwietnia 1967 roku na skutek awarii panelu słonecznego misja Sojuza 1 została przerwana. Podczas lądowania kapsuły system sterujący spadochronami nie zadziałał i kapsuła wraz z kosmonautą rozbiła się o ziemię. Władimir Komarow zginął na miejscu. Niestety, śmierci na długo nie oszukał. Niecały rok później, 27 marca 1968 roku, ginie w wypadku lotniczym za sterami MiG-15. W wypadku ginie również Władimir Sierokin. Gagarin ze względu na swój niski wzrost nie mógł latać myśliwcami samodzielnie. Przyczyna wypadku MiGa była przez dziesięciolecia okryta tajemnicą. Dopiero po odtajnieniu dokumentów w 2013 roku Aleksiej Leonow przyznał, że do katastrofy doszło tuż po manewrze wymijającym samolotu Su-15 poruszającego się z prędkością naddźwiękową, który zbliżył się do MiGa na odległość 10-15 metrów. Gagarinowi i jego instruktorowi
nie udało się zapanować nad samolot, jak również nie zdążyli się katapultować. Ciała pilotów zostały skremowane i pochowane pod murami Kremla z honorami wojskowymi 30 marca 1968 roku. Gagarin za swojego życia został odznaczony dużą ilością medali, uhonorowany jeszcze większą ilością pomników. Jego imieniem nazywano szkoły, parki, ulice, place i instytucje. Posiada nawet własną asteroidę. Miasto Gdańsk po śmierci kosmonauty zostało przemianowane na Gagarin. Na koniec warto opowiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, która z czasem stała się nieformalnym zwyczajem. Otóż kiedy Jurij Gagarin jechał autobusem na miejsce startu rakiety, zachciało mu się sikać. Autobus zatrzymano, a kosmonauta ulżył sobie na prawą tylną oponę autobusu. Ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj i jest uznawany za jeden z kilku zwyczajów, które mają zapewnić kosmonautom pomyślny start w kosmos.